Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tutaj Elżbieta i kanał Ela Rękodzieło. Witam Cię bardzo serdecznie i gorąco zapraszam do obejrzenia nowego filmu. Miłego oglądania. Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Witam Was Elżbieta. I jesteście na kanale Ela Rękodzieło. Dzisiaj męska karteczka na wystawę. Ponieważ kartek mam bardzo mało w domu, a chciałam też pokazać, że tworzę karteczki, więc trzeba kilka zrobić. Ta jest prosta, chociaż ma elementy podniesione, ale taka do kopertki. Jeszcze muszę zrobić chyba kopertę do niej. No ale okej. Po kolei. Bazą wykonania były nowe papiery, które kupiłam sobie w Paper Concept. Mintaj Garage. Cudowna kolekcja męska. Jeśli nie znacie, to naprawdę Wam polecam. Pokażę Wam papiery. Jak zawsze Mintaja są bardzo fajniutkie i sztywniutkie. 250 gram, gramatura. Zestaw zawiera 24 dwustronnie zadrukowane arkusze, 4 razy 12 wzorów, plus 2 bonusy na zewnątrz. No i tutaj jeden bonus zostawiłam sobie taki. Drugi bonus już zaczęłam wycinać. Są też takie tagusie. Tutaj też już wycięłam. Jeansy czarne, przetarcia, kratka, rury. Takie jak w bibliotece. Regaliki, rogaliki, nie, regały. No. I tak po kolei. Naprawdę kolekcja jest przepiękna, więc serdecznie Wam polecam. Ja w ogóle lubię papiery Mintaj. No i karteczka błyszczy się, świeci. Jest po kolei co? Papierem wyjściowym, na którym stworzyłam kartkę, to już Wam pokazuję. Który to jest ten. Tak. Ale tu jest ucięty, więc poszukam całego, nieuciętego. O, to jest papier bazowy. Widać? I teraz na moim papierze glosy, akcent pociągnięte są te. I teraz pokaż Wam. O, żarówki. Przyjrzyjcie się teraz żaróweczką. Wszystkie są pociągnięte. Glosy, akcent. O. Następnie powycinałam z innych bloczków i dodałam. Ten tu u mnie jest uniesiony. Dodałam tutaj gitarę. Wykroiłam jeszcze raz walizkę i ją metaliczną pastą pociągnęłam. Skrzynka na narzędzia też pociągnięta złotymi, z tekturek powycinane i pomalowane śrubki, ale są też śrubki oryginalne, które dostałam od mojego taty i podkładki. Tutaj było 0, widzicie? Tu było 0. A u mnie te 0, to jest taki element, jaki znalazłam, który jest jak 0 i ma jeszcze taką wajchę. Ha, ha, ha. Ha, u mnie się to rusza. No i jest jakaś waga jeszcze wycięta. To wszystko też pociągnięte są pastami metalicznymi, tymi mazakami, szarpi metalicznymi. Więc tak to się wszystko tutaj też jest pociągnięte, glosy, akcent. Tak. No i dodany napis z tekturki. Miałam taki napis najlepiej, więc też jest złotą i turkusową pastą. No i w garażu. Kolekcja garaż. No to w garażu na pewno najlepiej. Druga strona jest z rur. I tutaj dodałam tylko takie dwa akcenty. A papier jest czarny. W takie prążki. Przepiękny papier. I
życzenia będzie można sobie tutaj włożyć. Więc taka prościutka, skromna karteczka, ale pracy przy niej było naprawdę ogrom. Wszystkie uniesienia, glosy, czekanie, tuszowanie, podmalowywanie, jeszcze raz pociągnięcia glosy, więc wiecie, no naprawdę starałam się, żeby ta kartka męska była fajna i mam nadzieję, że jest fajna. Tak, może stać. Tak jeszcze Wam pokażę po rozłożeniu. O! I kartusia z kolekcji Mintai Purpers Garage. Dziękuję Wam za dzisiaj. Przepraszam za moje brudne paluchy, ale cały czas coś robię, bo to robię tylko w weekendy i to w nie każdy, więc do zobaczyska następnym razem. Pa, pa!